Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pani Elżbieta Legierska, niewiadomska. Zgadza się? Tak, zgadza się, witam ślicznie, dzień dobry. Łączymy się z Istewną. Bardziej z Koniakowem. Bardziej z Koniakowem. Koniakowa, tak, a gmina Istewna. A gmina Istewna, zgadza się. Przez 28 lat była pani dyrektorem GOK-u w Istewnej, zgadza się? Znaczy, sprostowanie. Dobrze. Przyjęta jako młodszy instruktor w 92. Później kierownik, tam 3 lata, więcej. A od 2001 powołano na stanowisko dyrektora, ale zawsze to była instytucja jednoosobowa, więc jakby miałam takie etapy. No i przez 28 lat pracy, tak ogólnie nazwijmy to, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, udało się zrobić wiele rzeczy. Tak czytałem. Powiem szczerze, dla mnie jako właśnie takiej młodej dziewczyny, to można powiedzieć obecny kalendarz imprez, kiedy co miesiąc mam jakąś imprezę taką o randze czy lokalnej, czy powiatowej, czy ogólnopolskiej, czy przygranicznej, to można powiedzieć stworzyłam to przez tych 28 lat, ale zawsze wspólnie z kimś, więc też muszę powiedzieć, że jak pierwszym moim kolegą w pracy był pan Janusz Waszut, to zaczęły powstawać boiska, a wtedy prosiłam o to, żeby inwestycją gminną był amfiteatr, który powstał właśnie w 1994 roku, więc jakby też żeśmy dali całą infrastrukturę pod kulturę, bo jak ja się przyjąłam do pracy za czasów pani wójt rabin Danuty, tylko miałam jedno biuro. No i ciężko prosperować w biurze, nie mam zaplecza. Więc najpierw powstała inwestycja amfiteatr w 1994 roku pod Skocznią, i później jakby z tą inwestycją zaczęły powstawać fajne imprezy. Na przykład? No na dzień dobry, w 94 roku żeśmy pierwszy raz zrobili Tydzień Kultury Beskidzkiej. To jeszcze przy właśnie współpracy z panem Stefanem Pojdą, czyli pierwszym członkiem komitetu właśnie TKB z Wisły. Za 2 lata, w 96 powstały Dni Istewnej. Później na amfiteatrze też były zawody furmanów, później Dnie Dziecka, festyny i dożynki, tak samo dożynki. W 94 się właśnie odbył pierwszy raz dożynki, więc jakby takim miejscem na działania kulturalne też się stał amfiteatr. Letnie, od wiosny do jesieni. I ludzie pani też pomagali w tych wszystkich przedsięwzięciach. Zawsze było tak, że pracowałam z kimś ciekawym. Pani Dorotka Cieślar, też właśnie etnograf, pracowała jakiś czas u nas i wtedy ona była inicjatorką i mi się ten pomysł bardzo podobał. Zawodów furmanów wspólnie z Nadleśnictwem Wisła, bo to była impreza wspólna. Ja osobiście jakby przyczyniłam się do Dni Istewnej, do Tygodnia Kultury Beskidzkiej, to razem z panią wójt, żeśmy tak chciały zrobić coś takiego ponad lokalnego. Dzień Dziecka też był jakby moją inicjatywą bezpośrednią, ale znowuż przy etnografię pani Lucynie Ligockiej-Kochut, obecnej właścicielce Muzeum Koronki w Koniakowie, powstały Dni Koronki, powstały piękne projekty typu Największa Koronka Świata, a wspólnie z etnograf panią Katarzyną Rudzką-Ryś, teraz kustosza Muzeum na Grapie, która też była naszym pracownikiem, teraz jest na wychowawczym, to żeśmy znowu coś kombinowały, typu jakieś projekty robienia czepców, jakieś właśnie działania też odnośnie jeszcze kuchni regionalnej. Także cały czas jakby zespół ludzi, którym byłam bardzo jakby otwarta i przychylna i ciekawa tych wszystkich pomysłów, żeśmy to wszystko robili, wdrażali i można powiedzieć powstał kalendarz imprez kulturalno-sportowych od stycznia do grudnia. Współpraca też z Jabłonkowem. Tak, najpierw właśnie było z Kalite, żeśmy robili właśnie takie wspólne projekty typu Szańce, później Jabłonków, obecnie pani właśnie Gabrysia Niedoba, Dom Kultury Jacki, też żeśmy sobie robili wystawy, partnerstwa w projektach. Często właśnie myśmy robili jakieś wystawy osób z zaolzia czeskiego, czy oni robili jakieś targi, nawet jakieś żywności, jakieś targi twórczości, rękodzieła, to myśmy wysyłali twórców, więc jakby przygranicze to było głównie do współpracy przy projektach, pozyskiwanie fajnych projektów,
A lokalnie żeśmy też właśnie robili takie imprezy o zasięgu sportowo-kulturalnym, że po prostu było ciekawie. Ta oryginalna kobieta śląska Cieszyńskiego też powstała za mojej właśnie kadencji z inicjatywy pani Lucynki, co się bardzo jakby w powiecie no, nabrało już takiej rangi, organizacja Dnia Kobiet, więc każdy miesiąc coś fajnego. I myślę, że oferta właśnie tych imprez kulturalnych, wydarzeń, dużośmy wydali książek naszych lokalnych twórców, poetów, publikacji z panią Małgosią Kieleś, to też można powiedzieć taką merytorykę nad naszymi wydawnictwami. Sprawa pani Małgosia Kieleś, jej mąż pan Krzysztof Kieleś, wydawnictwa były historyczne, były też płyty, nagrania typu Gwara, ciekawe osoby, nawet powstała taka właśnie ku pamięci Janka z Mojej Łączki płyta, także no. Faktycznie, bogaty bardzo kalendarz imprez i bardzo dużo wydarzeń miało miejsce. Trudno też zamknąć 28 lat pracy w 5 czy 10 minut. A zapytam jeszcze o początek, o dzieciństwo. No właśnie tak, powiem szczerze, jako dziecko... Muzyka, folklor, rozumiem... Tak, na pewno śpiew, bo mój tata to był taki samorodny solista, nazywany Burosek, Franek z Koniakowa. Ciągle śpiewał. I to śpiewał, no. I po pracy, i był później w chórze, w takiej scholi kościelnej. Moja mama po prostu zawsze śpiewała, ale to dla siebie, przy pracy. Można powiedzieć, ten śpiew towarzyszył od dziecka. A później, jak miałam 7 lat, byłam właśnie w pierwszej klasie, to na jakiejś takiej pokazie właśnie pana Rudzkiego, bodajże Pawła z Trzycatku, zakochał się w ogóle w góralu, bo widziała pierwszą z takiego fajnie ubranego górola w guni. Biegałam za nim, bo była tak zaaferowano tą oryginalnością, a jest nas sami tańcowali, brali nas pod gunię. I później dyrektor ogłosił, że jest nabór do mojego Koniakowa, pierwszy klas, no to pierwszo się tam pchałam, bo mi się już tak spodobało. I byłam właśnie od 7 roku życia członkiem zespołu Małych Koniaków do 16, nawet 17 roku. Nawet będąc w liceum, później właśnie moja kierowniczka pani Maria Chmiel i zaproponowała prowadzenie zespołu w wieku 18 lat. Miałam taki epizod 2-3 godzin, ale już jako właśnie kierownik mojego Koniakowa, taki choreograf. No i tak się zaczęło. Później właśnie prowadziłam ten zespół do 90 bodajże 6 roku. A w trakcie pani właśnie wójt Rabin, widząc, że jest taką młodą, no chyba dobrze rokującą kierowniczka mojego Koniakowa, zaproponowała mi tą pracę też na tam 0,75 etatu. I też miałam właśnie tworzyć te kalendarze imprez, coś tam zacząć robić. No a później się tak złożyło, że jeszcze właśnie mi zaproponowano prowadzenie Istebnej, więc też prowadziłam od 94 do 98 przez 4 lata ten zespół. Później stety ciąża, no już człowiek tak jakby zajęty. Cały czas była pani i jest pani tak, zaangażowana. Tak. Byłam w międzyczasie właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury jako kierownik, czy tam młodszy instruktor, później dyrektor, a jeszcze między tym prowadziłam zespół regionalny Istebną. No i później cały czas bliska współpraca z zespołami. Także też myślę, że ten regionalizm mnie przesiąknął do kości, jak się to mówi. No bo ja to kocham, no to jest po prostu to, co się kocha. Jak się słyszy każdą muzykę w czystej formie, taką naszą beskidzką, jak się słyszy piękny biały głos czy dwugłos, no to po prostu człowiek się rozpływa. Kocham strój, kocham właśnie śpiew, tradycje i też nie ukrywam, że w takim rodzinnym domu bardzo się dba o tradycje. Mam 4 siostry, które też były z zespołu u pana Brody Józefa, czy w zespole Koniaków za czasów pana Erwina Gwarka, pani Zuzki Kawulok. I też zawsze jakby coś się wnosiło do domu. Więc ja myślę, że teraz, w tej nowej sytuacji też dla pani, będzie pani miała takie plany i spełni pani takie marzenia, gdzie ten folklor i ta ludowość, ta muzyka też będą pani towarzyszyły. Tego życzę, żeby cały czas podtrzymywać konsekwentnie tę drogę, jaką pani obrała już na początku swojej działalności. Teraz wiem, że ma pani trochę więcej czasu na zbieranie różnych ziół i realizowanie swoich pasji takich poza folklorystycznych, że tak to nazwę. Może pani trochę zdradzić, o co chodzi z tym zbieraniem ziół? Tak, tak. Panie Jacku, muszę się pochwalić, bo to mam gdzieś tam już na końcu, jak się to mówi, języka, że w tym czasie, kiedy no, zrezygnowałam z pracy w Gminnym Ośrodku Kultury,
zostałam zaproszona i też jakby zachęcona do takiej grupy regionalnej, do koniokowianów, takich jak się to mówi, starych oldboyów, których prowadziła świętej pamięci nasza Urszula Gruszka i w zeszłym roku nas zaangażowała do występów na Festiwal Folkloru Górali Polskich, zrobiła z nas taką grupę nieformalną przy obecnej grupie koniakowa tej młodzieży. Jak no tak zmarła, tak się no pominęła i dla nas to była trauma, to żeśmy jakby ku jej pamięci założyli grupę koniakowianie, męsko-damską, pięknie śpiewamy. Też my teraz wysłali nasze właśnie śpiewy na ten festiwal w formie online. Teraz będziemy 26 w Wiśle na estradzie, więc jakby ciągle tą miłość obok siebie, więc śpiewamy, będziemy tańczyć w przyszłości, także ten folklor jest. Ale już tak ileś lat wstecz zakochałam się po prostu w naszych ziołkach, tych naszych tu gruniach. I tak właśnie moja mama, jak schodziła z pola, to jest taki jakby scenka mi zawsze towarzyszy. Nigdy nie przychodziła, jak się mówi, z kopaczką, z grabiami, a zawsze miała taki noryn czy zielenin, czyli jakiś roślinek. Albo no znosiła pokrzywy do domu, albo znosiła no dziurawiec. Albo jeszcze jakieś tam listki urwała, na przykład pod białą, na krzypotym, albo jakiś tam gąsiorek, kwioteczek od krzypoty. I to tak było na zasadzie, no gdzieś tam to mama se suszy. I później jak byłam właśnie, została mamą trójki dzieci, bardzo chorowitych, nie ukrywam, to myślę, kurde, no przecież my tu mamy tyle dobrodziejstw, ta mama mi cały czas te dziurawce dowo i będę po prostu zaczynać sięgać po tą Bożą aptekę. No i zaczęłam jakoś tak sobie czytać o ziołach, interesować się. Już ja wiem, dobrych może 8-7 lat, ciągle po prostu zbieram zioła. Robię takie herbaty, to już jest też dość popularne wśród moich znajomych. Że zawsze, czyli leki z Bożej apteki. Pokrzywa, tak, mlecze, bezczarny. Tak, bezczarny kwiat, na jesień znowuż robię soki, pokrzywa z maja, czy ten dziurawiec, czy zbieramy liście borówek, czy zbieramy liście tutaj z ogródka czarnej porzeczki. Po prostu każdy zestaw herbat, czy to ich składniki, wiem, że są antywirusowe, że są właśnie uspokajające, że nie wiem, łagodzą układ trawienny, pomagają nam w trawieniu tłuszczy i mam tak jakby receptury własne, teraz nawet to poszerzą o kwiaty, czy jaśminu, czy piwoni, czy nagietka, robię jakieś maści. Po prostu jest to moja druga pasja. A w tym wszystkim jeszcze ogrodnictwo. Kocham, uwielbiam wszystkie owocowe drzewa. No także powiem szczerze, co mu chwilę... Ma pani co robić na pewno teraz. To naprawdę korzystam z dobrodziejstw, które tu mamy, więc z flory, znaczy bardziej, no flora i po prostu zbieram wszystko, robię swoje jakieś tam, nie wiem, nalewki, nie nalewki, jakieś dobre konfitury. No także to jest taka druga pasja. Kończąc, chciałem zapytać, czego pani życzyć? Zdrowia. Realizacji siebie, bo panie Jacku, nie ukrywam, że w tym roku też mam okrąglicę tak zwaną, czyli jakby zaczął nowy etap, bo wszyscy mówią, że do 50 to człowiek jest taki zatyrany, że to dzieci, rodzina, kariera. A po te 50 ma być czas na siebie. I tak chyba się w moim życiu dzieje. To w takim razie życzę tego czasu dla siebie, tej realizacji. No i zdrowia. I żebyśmy się spotkali też przy jakichś wydarzeniach takich związanych właśnie z folklorem. Myślę, że już w Wiśle, teraz 26, jak jest właśnie weekend, to Wisła ma swoją estradę, to ja zapraszam, grupa Koniokowianie, będziemy śpiewać, będziemy pięknie ubrani, wyczepieni, wywiązani w brucliki, także panie Jacku zapraszam, wszystkich słuchaczy zapraszam. Po prostu u nas cały czas jest co robić i czym się fascynować. Dobrze, to w takim razie ja szukam stroju i do zobaczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Naszym gościem była pani Elżbieta Legierska-Niewiadomska. Dziękuję.